Anna Małysiak, dzień dobry. Jestem dzisiaj w przepięknym miejscu, cichym, spokojnym, gdzie można się zrelaksować, zadbać o siebie. Jest to bosko-boso i mam ogromną przyjemność rozmowy z właścicielką, z panią Katarzyną Schodnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd wziął się pomysł na bosko-boso? Wszystko zaczęło się w sumie od terapii. Od mojej terapii własnej, od mojego poszukiwania, uwalniania napięcia, zarówno z ciała, jak i z mentalnego obszaru, z emocjonalnego. No i w drodze poszukiwań floating został znaleziony jako narzędzie do uwalniania właśnie. A że nie było tego w Opolu, no to był to świetny obszar, żeby go zagospodarować właśnie w Opolu floatingiem, bo jest to coś, co ma bardzo szerokie spektrum działania naprawczego. Także pomysł wziął się z idei naprawiania jakości swojego życia. Też troszkę od samej siebie, tak? Tak, tak, zdecydowanie. Z własnej potrzeby. Zdecydowanie tak, z własnej potrzeby. No jak już weszłam pierwszy raz do kapsuły floatingowej, to wiedziałam, że to jest coś niesamowicie uwalniającego i pomagającego na różnych obszarach. A czy ludzie w dzisiejszych czasach często korzystają właśnie z takich zabiegów po to, żeby wzmocnić swój dobrostan, żeby zadbać o siebie? To jest pozytywne, bo tak, ludzie szukają coraz większej przestrzeni na uwalnianie stresu, no bo świadomość też już jest duża. Mamy dostęp do wiedzy, do tego, skąd się pojawia stres, jak działają na nas emocje, jak możemy pracować, spędzać czas, żeby właśnie ten dobrostan się pojawił. Wiodą nas często do tego choroby, no i wtedy zaczynamy szukać. No i rzeczywiście floating, jak się wyświetla spektrum działania, jest ono naprawdę długie. Spojrzałam na ulotkę, bo właśnie tam to jest powymieniane. Nie wymieniłabym wszystkich tak naprawdę z pamięci. No i jak poszukują, to znajdują. Przychodzą właśnie na floating. Głównym takim nurtem jest odstresowanie. W obecnym natłoku bodźców mamy... No, jest to bardzo istotne jest to w dzisiejszych bardzo istotne. Czasach, żeby Dokładnie. Dobrze funkcjonować. Dzisiejsze Dobrze. Czasy. No tak, dzisiejsze czasy są szybkie, mocne, trudne. A tu można się zatrzymać. A tu można tak wstąpić do innego świata, pobrać energię, która wyposaża klienta w spokój, w taki, no właśnie, kawałek dobrostanu. Z aspektów technicznych, czy łatwo jest prowadzić taką firmę w Polsce? Łatwość prowadzenia takiej działalności ułatwia to, że zwiększa się świadomość ludzi na tego typu usługi, które pomagają właśnie w harmonii, w dobrostanie. Po co nam harmonia? Kiedy jest harmonia? No właśnie dowiadujemy się często tego podczas, kiedy tej harmonii nie mamy, kiedy pojawiają się najczęściej są zaczynamy to choroby. Zaczynamy szukać wtedy, prawda? Tak, zaczynamy wtedy szukać, więc czy jest łatwo? No tutaj świadomość, zwiększenie świadomości jest trochę też celem i misją tego miejsca, żeby tej świadomości było jak najwięcej, stąd też no, łatwość dostępu do mediów też myślę, że ma tutaj duży... Social media, tak. Duży udział w tym, że jednak ta świadomość może się powiększać. Także myślę, że może być coraz łatwiej. A jak rozpoczynała Pani swoją działalność, to czy korzystała Pani z usług na przykład jakiegoś mentora biznesowego, z jakichś szkoleń? Nie, mentora biznesowego nie. No ja skończyłam kilka kierunków studiów, więc jednym z nich był właśnie handel zagraniczny, gdzie był i marketing. Też doświadczenie zawodowe moje w tym zakresie było kilkunastoletnie, więc na bazie swoich doświadczeń. No,
ja wiem, czy to jest tendencja, to jest taki mój kawałek, w którym zawsze zależało mi w jakimkolwiek byłam miejscu na tym, żeby klient był zaopiekowany od A do Z. I w tym procesie ważny był każdy szczegół. Jakość składa się z szczegółów, prawda? Tak. Wspomniała Pani o doświadczeniu zawodowym. To teraz zadam takie pytanie. Praca na etacie czy własny biznes? Praca na etacie ma swoje plusy i minusy, tak samo jak biznes. Mhm. Biznes daje dużo wolności, dużo możliwości kreacji i myślę sobie, że to wszystko zależy od potrzeb, jakie mamy. Jeśli ktoś ma potrzebę w postaci właśnie kreacji i wolności, która go uskrzydla, no to będzie tam produkował jak największą ilość energii, nie? Bo energia to jest coś, co zasila wszystko. Najpierw była energia, później materia. To jest nauka, Tesla to powiedział, zdaje się. Więc tutaj kwestia potrzeby i tego, co mamy w środku. I też może dla niektórych banał, ale dla mnie też klucz tego wszystkiego, czyli serce. Po prostu iść za głosem serca. Serce też ma swoją częstotliwość i wibruje na odpowiedniej energii, która przyciąga też podobną energię. Tutaj to miejsce ma energię właśnie serca, więc no tutaj trafi ten, kto ma trafić i weźmie z tego miejsca to, co potrzebuje. To jakie jeszcze rady, może sugestie ma Pani dla osób, które zaczynają swoją przygodę na rynku pracy? Rada to jest coś, czego się wystrzegam, ale to, co mogę, tym, czym mogę się podzielić ze swojego kawałka, ze swojego doświadczenia, i też doświadczenia moich klientów, z którymi pracuję właśnie na obszarze tak zwanym terapeutycznym, to połączenie ze sobą, właśnie ze swoim sercem. W zgodzie ze sobą. W zgodzie ze sobą. Czyli jeżeli coś Cię cieszy po prostu, taką bym miała tak zwaną radę. Jeżeli coś Cię kręci, cieszy, pobudza Twoją kreatywność, sprawia, że czujesz się radośnie, to znaczy, że to jest to, co można robić, żeby to rosło, żeby się rozwijało. I odwaga, no tutaj nie bój wiem, się, czy, a działaj, tak? Nie można, nie wiem, czy można radzić, bądź odważny, ale też upór i niepoddawanie się, nie? Czyli coś, co sprawia, że nie wychodzimy z tego procesu, że zostajemy w nim, że chwilę odpoczywamy, bo są różne momenty. Ja sama miałam taki moment, w którym zamknęłam Boską na 2 lata. Myślałam, że zamykam je na zawsze, bo gdzieś tam ekonomia mnie poturbowała. A tu okazało się, że po pierwsze zwrotki ludzi, jak to? Nie mogło tak być, że pani zniknęła. Przecież to jest potrzebne. Sama miałam ogromną potrzebę floatingu. Jeździłam po ościennych terenach i też korzystałam z tych usług. Także no, to jest ta wibracja serca też, nie? To jest coś dobrego i to też potrzeba kontaktu z tym, bo jeżeli coś idzie z serca, no to po prostu jest autentyczne, nie? Autentyczność to jest też taka strefa, która jest potrzebna w tak zwanym właśnie biznesie, nie? Autentyczność w zgodzie ze sobą. Dziękuję bardzo za rozmowę. Również. Zapraszam. Wchodzimy w Bosko Ciszę, tak? W Bosko Cisza. To już jest strefa taka, gdzie... No właśnie, wchodzimy w Bosko. Jesteśmy tacy zintegrowani z tym, co tutaj może się nam dziać, ale też już z większym luzem, z jakimś wyciszeniem. Kabina floatingowa. Kabina deprywacji sensorycznej. To jest też rodzaj terapii. No właśnie, bo jest używane jako narzędzie terapeutyczne. Nie? Chodzi o to, że są tutaj, no, mogą dziać się procesy uwalniające, zarówno dla ciała, jak i dla ducha. Jeśli chodzi o ciało, no to tutaj mamy fizycznie to, co działa na pewno, to jest skład soli epsom, która ma w sobie magnez i siarkę. No i magnez przyswaja się bezpośrednio przez skórę, więc koi układ nerwowy niemalże natychmiastowo, a siarka działa fajnie urodowo i też
na stawy. Stan nieważkości daje poczucie dla organizmu takie, w którym organizm, kręgi dążą do swojej takiej najlepszej, naturalnej pozycji, nie? Tam się po prostu zaczyna dziać rozluźnianie. Sporo osób korzysta z tego pod tytułem koleżanki, przyjaciele lubią tutaj właśnie osoby, które czują się dobrze razem ze sobą. Tak, tak. Mają tutaj i czas, i wyłączność na tą strefę. No i właśnie ta przestrzeń, która sprzyja temu, że jakoś tutaj wracamy do siebie. Sauna Ganbanyoku, sauna skalna. To jest też niesamowity wynalazek z Hokkaido, z wyspy Hokkaido, tak głosi historia, gdzie samuraje zaczęli podglądać małpy wygrzewające się na skałach i zaczęli też to robić i zauważyli, że na przykład rany im się szybciej goją, nie? Sauna ta ma właściwości mocno regenerujące. To jest przyjemnie ciepłe. Tak, i czasami wydaje się, że no jak, będę leżeć na tym kamieniu tak twardo, a tutaj się okazuje, że to ciepło dogłębnie dogrzewające powoduje, że ciało dokładnie się relaksuje. Tu jest w ogóle sala księżycowa, bo to miejsce to w Turawie ma taką, tutaj ta lokalizacja, no specjalne położenie dla mnie, gdzie tam z tyłu budzę się ze słońcem, a zasypiam z księżycem. I ten księżyc tutaj tak mocno jest, że taka tutaj sala powstała księżycowa. I na przykład w takie okresy jak pełnia czynów też tutaj się odbywają medytacje, afirmacje. Można tu sobie przyjść ze swoim materiałem, podłączyć go sobie do sprzętu i po prostu też taki seans dla siebie. I ma wtedy takie bardziej intensywniejsze działanie, tak? Zdecydowanie. Pięknie. Aż chcę się spróbować. Naprawdę, najchętniej zamiast tego wywiadu to bym się położyła teraz na tym kamieniu i tutaj zrelaksowała się. Tego zdecydowanie trzeba doświadczyć. Uczelnie WSB Merito.